Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku sobie rozłupiemy takiego jegomościa. To chyba będzie najprostsza rozbiórka z możliwych. Już takie jegomoście sobie rozbierałem. Co tutaj trzeba zrobić? Tu wystarczy dwie śrubki odkręcić. Nie mam pojęcia, do czego to służy, ale na pewno ma w sobie wstyki. Na razie sobie rozłupiemy tutaj te śrubki i sobie zważymy to, ile to ma w sobie dobroci. Uwaga, kładziemy kilogram 600 razy 5 zł, to jest 8 zł, czyli wartość tego to 8 zł. Co tutaj w środku jest? Jedna śrubka, druga, trzecia i mamy czwartą. Tu będzie tylko aluminium odlew, tu są śrubki, jedna szpilka, druga szpilka, to sobie odłożymy. To też sobie odłożymy. Może zaczniemy od którego? A może od tego? Raz. Dwa, plastik. Jeden, o kurde, siedzisz mocno. Tutaj wypadł. Mamy już dwa. O kurczę. Nie wziąłem sobie ucinaczek, więc będzie tutaj na pewno trudno. Dobra, jest. Sprężynki zdejmiemy. Raz. Dwa. I następne. I teraz kolejny etap. To jest wszystko na miedzi. Tu jest jeszcze jedno. Raz, dwa. Trzy. I cztery.
To są wszystko styki. Tu wystarczy ściągnąć zawleczki. To jest oczywiście posrebrzane, ale jest to słabo posrebrzane. Te są na ocynku. I też mają tutaj sobie jakieś styczki, zobaczcie. Tu jest taki styk, tu jest taki. A tu jest jeszcze taki. I ostatnie ciach. Dobra, to mamy już tutaj zgarnięte. Teraz pora na to cosik. Tu są takie zaczepy. I co tam w środku jest? Plastik. Plastik. Tu mamy. Tutaj mamy aluminium odlew. I tu też jest aluminium odlew. Z żelazem czy bez żelaza? Zaraz zobaczymy. Jakieś żelazo tam siedzi, więc to pójdzie na złom. Teraz sobie zważymy nasz urobek. Ile tego wszystkiego tutaj jest? I czy to się będzie nam opłacało? Już jest jakiś ładny wynik, widzę. To tu mamy prawie 400 gramów miedzi, więc powiem wam szczerze, że tutaj jest już prawie, no, te obecnie no 12 zł wychodzi samego samej miedziuszki i dodatkowo są jeszcze styki. Muszę wam powiedzieć, że to coś to jest naprawdę fajne. Jeżeli ktoś wie, jak to się fachowo nazywa, to bardzo proszę napiszcie to w komentarzu, jak to się nazywa. Tam chyba BM-y wchodziły, te wkładki topikowe, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale powiem wam szczerze, że bardzo fajnie się to rozbiera. Łatwo się to łupie, więc naprawdę no nie trzeba tu praktycznie żadnej większej siły, żeby to rozłupać. Jeżeli podobał wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.